i mówił: Abba, Ojcze. Ewangelia według Marka, 14 rozdział, 36 werset. Jakie powinno być stanowisko modlącego się? Takie, aby bliżej już się nie dało. U Boga wszystko jest możliwe, mówi nam Ewangelia według Marka, 10 rozdział, 27 werset. Z tym przekonaniem Pan Jezus powiedział swoim uczniom, że łaska Boża jest w stanie zbawić nawet bogatego, co z ludzkiego punktu widzenia może zdawać się wręcz zupełnie niemożliwe. W Getsemane modlił się on: Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz. Jego zaufanie złożone w miłości Ojca i Jego wszechmocy do końca pozostało niewzruszone. Wiedział, że wystarczyła jedna mała prośba, a Ojciec wystawiłby do Jego dyspozycji więcej niż 12 legionów aniołów, jak mówi nam Ewangelia według świętego Marka, 26 rozdział, Marka 20, Mateusza 26, Mateusza 26, 53. Lub czy mniemasz, że nie mógłbym teraz prosić Ojca mego i wystawiłby mi więcej niż 12 legionów aniołów? Mateusza 26, 53. Małym ruchem dłoni mógłby spowodować, by wszyscy jego wrogowie zostali unicestwieni. Ale ponieważ w największym poświęceniu poddał się całkowicie pod wolę Boga Ojca, pod wolę Ojca, posłał On, Bóg Ojciec, swemu Synowi jednego anioła, który umacniał go podczas modlitwy. Oto sługa mój, którego popieram, pisał o nim prorok Izajasz, w księdze Izajasza 42:1. Dokładnie to wypełniło się w Getsemane. I mówił: Abba, Ojcze. Ewangelia według Marka, 14 rozdział, 36 werset. Dlatego z tego uczymy się, że stanowisko modlącego się powinno być tak bliskie, aby bliżej już się nie dało. Tak bliskie Bogu Ojcu, aby nie było już możliwe większe zbliżenie się do Boga Ojca. Być może i Ty w tym momencie jesteś przygnębiony, zniechęcony, i znajdujesz się w niebezpieczeństwie, że zaniechasz wszelkiej walki. Nie poddawaj się. Syn Boży nie tylko powiedział: u Boga wszystko jest możliwe, jak mówi Ewangelia Marka 10:27, lecz także wszystko jest możliwe dla wierzącego, o czym czytać możesz w Marka 9:23. Wiara jest jak niewidzialna ręka, która dotyka się Wszechmocnego i wprawia w ruch Jego ramię. Przez wiarę zostały zamknięte paszcze lwów i zgaszona moc ognia. Obce wojska zostały zmuszone do wycofania się, umarli bywali wskrzeszani, a mury Jerycha rozpadły się na miejscu. Przez całe wieki ufający Bogu mężowie i kobiety w największej słabości otrzymywali siłę i stawali się mocni w walce. I to możesz sobie przeczytać o tym w Hebrajczyków 11 rozdział od 30 do 35 wersetu. Dlatego i wobec Ciebie dziś Słowo Boże zachowuje swą aktualność ze słowami: nie bój się, tylko wierz, jak masz zapisane w Ewangelii Marka 5:36. Czy w związku z tym, czy jesteś tego świadom, że wiara, która ukazuje swą wartość i zwycięża w próbie, czci Boga i jest dla Niego o wiele więcej warta niż całe złoto tego świata, to możesz sprawdzić w 1 Piotra, 1 rozdział od 6 do 7 wersetu. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali, mówi Jakuba, 5 rozdział, 11
werset. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, jeśli jeszcze nie jesteś pewien Twojego zbawienia, jeśli nie jesteś pewien tego, że gdybyś dzisiaj umarł, to poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś, bo to by znaczyło, że jest bardzo możliwe, że poszedłbyś do piekła, na które zasłużyłeś. Dlatego ratuj się z tego złego i przewrotnego rodu. Uwierz w Pana Jezusa i bądź zbawiony.